Internetowe konto pacjenta to bezpłatne narzędzie dające możliwość korzystania z usług cyfrowych związanych ze zdrowiem. Zbiera w jednym miejscu informacje medyczne zarówno Twoje, jak i Twoich dzieci. Internetowe konto pacjenta daje dostęp do informacji o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jakie możliwości oferuje internetowe konto pacjenta oraz w jaki sposób uzyskać do niego dostęp. W IKP znajdziesz informacje m.in. o wystawionych receptach, stopniu ich realizacji oraz dawkowaniu, jakie zapisał lekarz. Wszystkich lekach dopuszczonych do obrotu w Polsce, także o lekach bezpłatnych dla seniorów i niepełnoletnich. Skierowaniach do specjalisty, na badania czy do uzdrowiska. Historii wizyt u lekarza. Zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich związanych z chorobą lub macierzyństwem. Historii szczepień. Dokumentacji medycznej takiej jak opisy badań diagnostycznych, wyniki badań laboratoryjnych czy wypisy ze szpitala. Informacje o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaconych składkach zdrowotnych. Dzięki internetowemu konto pacjenta możesz także uzyskać dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18 roku życia, zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, zamówić receptę na leki stałe, złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskać skierowanie na bezpłatne badania lub szczepienia w ramach programów realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, upoważnić inną osobę do wglądu do Twojej dokumentacji medycznej lub załatwiania spraw w Twoim imieniu. Dostęp do IKP jest bezpłatny. Posiada je każda pełnoletnia osoba, która ma numer PESEL. Nie musisz rejestrować konta. Z IKP możesz skorzystać w każdej chwili, wymaga to jednak elektronicznego podpisu. Jak się zalogować na IKP? To bardzo proste. Wchodzisz na stronę pacjent.gov.pl i logujesz się za pomocą jednej z metod. Profil zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna lub e-dowód. Jeżeli posiadasz profil zaufany, to możesz się zalogować za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Możesz też zalogować się za pomocą banku, logując się tak jak na konto bankowe. Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego, bez problemu uzyskasz go w swoim banku. Jeśli posiadasz aplikację mObywatel, możesz zalogować się za pomocą QR-kodu. Niektóre banki oferują bezpośrednie logowanie do internetowego konta pacjenta. Sprawdź, czy Twój bank oferuje taką możliwość. Jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną, zalogujesz się za pomocą czytnika. Z internetowego konta pacjenta możesz także korzystać za pomocą aplikacji Moje IKP. To bezpłatna mobilna aplikacja, która daje dostęp do większości funkcjonalności internetowego konta pacjenta. Aplikacja zapewnia wygodny dostęp do Twoich recept i skierowań, a także zawiera wiele innych funkcji pozwalających lepiej dbać o zdrowie. Możesz ją pobrać na systemy Android z Google Play lub na systemy iOS z App Store. Wszelkie informacje związane z internetowym kontem pacjenta uzyskasz na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Dziękujemy za obejrzenie poradnika. Został on przygotowany przez Fundację Info dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Powiat Kartuski.